dobry wieczór Państwu. Musimy zacząć bardzo punktualnie, dlatego że temat jest obszerny, a pan profesor będzie musiał punktualnie nas opuścić. Więc bardzo serdecznie chciałam Państwa przywitać tutaj na spotkaniu z panem profesorem Zollem, który jest naszym laureatem naszej nagrody budowniczemu mostów. Także kimś, kto jest bliski dla naszego środowiska bardzo. Rozmowę z panem profesorem poprowadzi Stanisław Zakroczymski, członek redakcji Kontaktu, student historii oraz prawa, członek koła naukowego prawa karnego, konstytucyjnego. No i teraz już oddaję głos Staszkowi, bo ta sprawa, o której będziemy mówili, na pewno jest czymś, co jest bardzo ważne dla nas, dla każdego z nas, dla naszej ojczyzny, dla naszych dzieci, wnuków, prawnuków, które tam się kiedyś pojawią, więc cieszę się, że Państwo przybyli. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Witam pana profesora Andrzeja Zolla z nami. Bardzo się cieszymy, że pan profesor zechciał przyjąć nasze zaproszenie. Ja pokrótce pana profesora przedstawię, chociaż pewnie jest to zbędne, gdyż pan profesor jest z pewnością najlepszym ekspertem w sprawie, jakiego moglibyśmy sobie wymarzyć w Polsce, w sprawie, o której będziemy rozmawiać, gdyż pan profesor oprócz tego, że był długoletnim kierownikiem Katedry Prawa Karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, to sprawował bodaj wszystkie najbardziej prestiżowe urzędy związane ze stosowaniem i tworzeniem prawa, jakie możemy sobie wyobrazić, gdyż był i przewodniczącym Państwowej Komisji Wyborczej, i prezesem Trybunału Konstytucyjnego, następnie szefem Rady Legislacyjnej przy prezesie Rady Ministrów, by na zakończenie tej państwowej kariery być przez 6 lat rzecznikiem naszych praw, czyli rzecznikiem praw obywatelskich. Także bardzo, bardzo jeszcze raz witamy pana profesora między nami. Nasze spotkanie będzie miało taką trójdzielną strukturę, to znaczy najpierw przez pół godziny, może nieco dłużej, pan profesor wygłosi takie wprowadzenie na temat bieżących problemów konstytucyjnych i tym, jak je umiejscowić w szerszym kontekście, prawda, w ogóle nauki prawa konstytucyjnego, no i tak dalej, zobaczymy, zresztą pan profesora nie będziemy wyręczać. Następnie w drugiej części ja pozwolę sobie panu profesorowi zadać kilka pytań. One będą bardziej związane z takim właśnie szerszym kontekstem, mniej z bieżącymi wydarzeniami, gdyż wydaje mi się, że może mamy troszkę nawet ich dosyć ostatnio. Natomiast w ostatniej części oddamy głos Państwu. I jeszcze raz dziękuję za uwagę i oddaję głos panu profesorowi. Pan profesor wygłosi teraz krótkie albo nieco dłuższe wprowadzenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Czuję się zresztą tak jak tutaj u siebie w domu też w pewnym stopniu. Ja chciałem powiedzieć, że jestem takim krakusem z odzysku, bo maturę jednak robiłem w Warszawie i całą młodość taką dziecięcą spędziłem w tym mieście. Proszę Państwa, chcę powiedzieć o takich podstawowych zasadach związanych z demokratycznym państwem prawa. I może osoby, które na co dzień sięgają po konstytucję, mogłyby się zdziwić, że ja tak określiłem ten fundament czy określenie ustroju Polski, że to jest demokratyczne państwo prawa, a nie tak jak mówi konstytucja, że to jest demokratyczne państwo prawne. To zacznę, że nasz konstytucjonalista, ustrojodawca popełnił błąd semantyczny. Bo oczywiście wyrażenie demokratyczne państwo prawne ma pewien sens, ale oznacza zupełnie co innego. My możemy na przykład zastanawiać się, czy państwo islamskie jest prawne czy bezprawne. Raczej byśmy szli w tym kierunku, że jest bezprawne, nie jest uznawane przez inne państwa.
Ale przecież nie o to chodzi, jeżeli w artykule drugim jest mowa o Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. Tu powinno być wyrażenie państwo prawa. Dlaczego? Ano dlatego, że dla nas jest istotne rozróżnienie. Czy mamy do czynienia z ustrojem, w którym obowiązuje prawo i prawu jest podporządkowana polityka. Prawu jest podporządkowane działania organów władzy i oczywiście obywatele są zobowiązani do określonych zachowań, ale i uprawnieni do określonych zachowań. Czy też na pierwszym miejscu postawiona jest polityka? Na pierwszym miejscu postawione są pewne jakieś mniej lub więcej sformułowane wartości, z których ma wynikać takie czy inne przepisy prawne. I stąd ja będę używał tego pojęcia demokratyczne państwo prawa, mimo że nie jestem tutaj do końca zgodny z tekstem Konstytucji. Proszę Państwa, też jeszcze na samym wstępie muszę jedną rzecz odnieść do rozumienia państwa prawa. Bo ja powiedziałem, tu chodzi o taki system, w którym prawo władze związane są prawem. Czy chodzi tylko o sam fakt związania władz z prawem, czy też chodzi o to, jakie to jest prawo? Jakie wartości chroni to prawo? Czy to nie jest, to nie może być tutaj też obojętne? I proszę zwrócić uwagę, że polska konstytucja w artykule drugim już w tym przepisie wymienia co najmniej dwie niezwykle ważne wartości. Że to państwo prawa ma być demokratyczne, a więc pewien standard demokracji, wartości, które są konstytutywne dla demokracji, muszą być spełnione, a po drugie to państwo prawa ma urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. I tutaj też jest niewątpliwe odniesienie do pewnych wartości, które decydować będą o sprawiedliwości. Czyli państwo prawa jest to takie, w którym jest prymat prawa nad polityką i w których spełnione są wartości ważne dla demokracji i dla sprawiedliwości społecznej. I proszę Państwa, tutaj jeszcze powstaje na samym wstępie, muszę jeszcze jeden problem przedstawić. Jaka jest relacja prawa do moralności? Bo i prawo, i moralność tworzą pewne systemy normatywne. One, człowiek nie jest tylko związany prawem, jest związany normami moralnymi. Może nawet bardziej się czuje związany normami moralnymi, jak normami prawnymi. Jaka jest relacja systemu prawnego do systemu moralnego? Te systemy nie mogą się pokrywać. Gdyby było tak, że normy moralne dostają sankcję państwową, to byśmy żyli w fundamentalizmie. Tak jest w fundamentalizmie, gdzie normy moralne otrzymują sankcje, prawda, ze strony państwa. Tu musimy mieć do czynienia z pewnym krzyżowaniem się. To znaczy będą normy prawne, które będą mocno wspierane przez normy moralne. Społeczeństwa, które są cywilizacyjnie, kulturowo, stosunkowo jednolite, takim jest też i polskie społeczeństwo, mamy szeroki zakres tego pokrywania się norm prawnych i norm moralnych, ale oczywiście, ponieważ jesteśmy też społeczeństwem pluralistycznym, musimy sobie zdawać sprawę, że na jednym terenie
na terenie państwa obowiązuje tylko jeden system prawny i tylko jeden system prawny może obowiązywać. Natomiast będą obowiązywały różne systemy moralne. Będą różne systemy moralne akceptowane. Może więc dojść do kolizji między normą prawną i normą moralną. W takim codziennym życiu spotykamy się z takimi kolizjami i one są rozwiązywane. Bardzo niedawno, w październiku, Polski Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie dotyczące klauzuli sumienia. Właśnie jak ma być rozwiązany konflikt, kiedy prawo wymaga pewnego zachowania, które to zachowanie jest sprzeczne z nakazem moralnym. Prawda? Jak człowiek ma w takich sytuacjach postąpić? W szerszym zakresie może dojść do tego, że powiemy, że normy prawne są tak sprzeczne z podstawowymi wartościami moralnymi danego społeczeństwa, że społeczeństwo powinno nie stosować się do prawa. Powinno doprowadzić do oporu, który wykluczy stosowanie prawa. Tu zbliżam się do tak zwanej formuły Radbrucha, byłego, no, znaczy ministra sprawiedliwości Republiki Weimarskiej, później człowieka będącego daleko w każdym razie od nazizmu, po wojnie sformułował taką formułę Radbrucha, mówiąc o tym, że prawo może być, ustawa może być bezprawna wtedy, kiedy właśnie zezwala czy nakazuje na zachowania, które są z gruntu niemoralne i wtedy taka ustawa nie powinna wiązać. Proszę Państwa, wyjście z takiego założenia, że prawo jest tym, co wiąże władzę publiczną, co jest na czele, prawda, stoi na piedestale, prymarne jest w stosunku do innych norm, które obowiązują w państwie, to oczywiście powoduje, że powstaje pytanie do zmienności, jeżeli chodzi o zmiany prawa, jak prawo jest stabilne. I tu chciałbym powiedzieć, to trochę nawiązuje też i do obecnej sytuacji. Przedstawiciele partii, która wygrała wybory, twierdzą, no my wygraliśmy wybory i w związku z tym możemy robić to, co jest zgodne z naszym programem. I trzeba powiedzieć oczywiście tak, to jest prawda. Właściwie każde exposé prezesa Rady Ministrów, który rozpoczyna kadencję swojego ugrupowania politycznego, nie jest przecież niczym innym, jak przedstawieniem programu legislacyjnego rządu. To jest program legislacyjny. I w takim razie w tym programie przedstawione są zmiany, które dana formacja polityczna chce wprowadzić. No, jeżeli przyjrzymy się dokładnie exposé, które było wygłoszone przez panią premier Szydło, to zobaczymy, że w tym exposé nic żeśmy nie słyszeli na temat Trybunału Konstytucyjnego, nic nie słyszeliśmy o problemie wolności mediów, nic nie było na temat inwigilacji w środkach w internecie. To w takim razie ten program jakiś bardzo niepełnie został w tym exposé przedstawiony. Ale trzeba pamiętać o tym, że ten program musi się mieścić w ramach, w podstawowych ramach, jakim stanowi konstytucja. Nie ma władza upoważnienia, chyba że uzyska większość konstytucyjną, tak jak na przykład było na Węgrzech. Ale to też doprowadził rząd premiera Orbana do zmiany konstytucji, a dopiero potem zaczął wprowadzać reformy, które z poprzednią konstytucją nie były zgodne. U nas tego nie ma. Bo proszę Państwa, podstawową zasadą demokratycznego państwa prawa jest zasada legalizmu. Zasada, która wyrażona została w artykule 7 polskiej konstytucji. Ten przepis stanowi: organy władzy publicznej
działają na podstawie prawa i w granicach prawa. Czyli nie ma władza, organ władzy publicznej, nie ma wolności działania. Ja słyszałem u jednego z posłów obecnej kadencji, że przecież nie ma zakazu, ażeby Sejm zrobił to czy to. To jest całkowite niezrozumienie istoty rzeczy. Władza, organ władzy publicznej nie ma wolności do działania. Ma wyłącznie kompetencje. Kompetencje te muszą wynikać z prawa i mogą być tylko realizowane w granicach prawa. Jeżeli prawo milczy, to władzy działać nie wolno. Zupełnie inaczej niż jest z obywatelem, z człowiekiem. Bo my mamy wolność, która wynika z przyrodzonej, niezbywalnej godności człowieka, artykuł 30 Konstytucji. Ta przyrodzona i niezbywalna wolność jest źródłem, godność jest źródłem wolności i praw. I dopóki nam prawo czegoś nie zabrania, to my możemy działać. My nie potrzebujemy mieć upoważnienia ustawowego do jakiegoś takiego czy innego zachowania. Dopóki nie przekraczamy pola zakazu, to wszystko nam robić wolno. Prawda? Tylko zakazane jest to, co wyraźnie ustawa powie. Natomiast właśnie jeżeli chodzi o władzę, sytuacja jest tutaj zupełnie inna. Władza może robić tylko to, na co ma wyraźne zezwolenie ze strony organu, ze strony prawa. Proszę zwrócić uwagę, jak dostajemy wezwanie na przykład do jakiegoś urzędu, nawet no, prawda, samorządowego, gminy, to ono się powinno rozpoczynać w ten sposób. Na podstawie artykułu takiego i takiego wzywa się obywatela do zgłoszenia się i tak dalej. Musi być podstawa prawna, na której skierowane jest do nas pismo. Bez takiej podstawy nie wolno nas wezwać do urzędu. Prawda? Musi urzędnik taką podstawę mieć. To mnie skłania do jednak skomentowania pewnej wypowiedzi, która padła z ust jednego z parlamentarzystów stosunkowo niedawno, Kornela Morawieckiego, który powiedział w ten sposób, nie cytuję oczywiście dosłownie, ale chyba oddam w pełni treść jego wypowiedzi, że jeżeli prawo przeszkadza w realizacji dobra narodu, to prawo musi ustąpić, nie może przeszkadzać realizacji dobra narodu. Proszę Państwa, to brzmi bardzo ładnie, przekonywująco. Dobro narodu, czy jest coś większego od dobra narodu, ważniejszego? Chyba nie. Ale czy można w ten sposób to sformułować? Muszę powiedzieć, że ta wypowiedź jest w bardzo złym towarzystwie. No bo sięgnijmy tak po 1917 rok i następne, gdzie mówiono w ogóle w ten sposób. Wolno ci robić tylko tyle, na co pozwala świadomość rewolucyjna. Jeżeli działasz wbrew świadomości rewolucyjnej, to jesteś represjonowany. Tylko kto określał świadomość rewolucyjną? No, biuro polityczne partii bolszewików, a praktycznie Lenin. Prawda? Proszę Państwa, w 1935 roku na zjeździe prawników niemieckich Hitler powiedział, dosłownie teraz cytuję, w ten sposób. Dla mnie prawo jest nieważne. Ważna jest sprawiedliwość. No tylko, że kryteria sprawiedliwości określał Führer. W ustawie niemieckiej w 30-tych latach pokazał się przepis, że sędzia ma mniej zwracać uwagę na treść ustawy, a ma właściwie wydać wyrok taki, jaki według jego przekonania w tej sprawie wydałby Führer. Tym ma się kierować. To jest, proszę Państwa, kierunek i tego typu postawienie sprawy, że dobro narodu jest na czele. Kryteria dobra narodu, kto ma określać? No,
To jest teraz pytanie. Dzisiaj właściwie możemy bardzo łatwo wskazać osobę, która te dobro narodu definiuje nam. Prawda? To jest sytuacja, która oczywiście musi rodzić nasze zaniepokojenie. Zarówno oczywiście w Związku Radzieckim, czy w Niemczech nazistowskich, we wszystkich państwach totalitarnych odrzucano zasadę legalizmu. Nie ma, władza nie może być skrępowana prawem. Prawo jest tylko instrumentem w sprawowaniu władzy w państwie totalitarnym. Nie jest ogranicznikiem władzy. Państwo demokratyczne, państwo prawa inaczej zupełnie rozumie rolę państwa. Do tego trzeba powiedzieć jedno, z punktu widzenia obywatela. Prawo nie jest właśnie tylko instrumentem sprawowania władzy, ale jest przede wszystkim ochroną dla obywatela przed władzą, przed nadużyciami ze strony władzy, które przecież zawsze mogą tutaj być możliwe. No niestety muszę powiedzieć, że zasadę legalizmu, zasadę, która właśnie nakazuje organom państwa działanie w ramach prawa, bardzo ostro skrytykował pan Jarosław Kaczyński. Miał wykład 1 lutego 2011 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim i zdecydowanie odrzucił zasadę legalizmu jako tę, według którego powinno być kształtowany ustrój Polski. Pamiętamy w tym okresie 2005-2007, jak były rządy PiS-u, premier ówczesny Kaczyński bardzo często posługiwał się takim słowem imposybilizm, czyli właśnie niemożliwość działania, bo jest skrępowany prawem, prawda? To nie mógł rozwinąć skrzydeł, bo prawo go tutaj krępowało. Ja twierdzę, bardzo dobrze. To jest, tak ma funkcjonować prawo. Ma nie pozwalać na zbyt szerokie rozwinięcie skrzydeł polityka. Proszę Państwa, z drugą zasadą, którą musimy się tutaj zmierzyć, jeżeli chodzi o problem demokratycznego państwa prawa, to jest zasada podziału władzy. Ona się zresztą bardzo ściśle wiąże z tą pierwszą zasadą legalizmu. Proszę Państwa, w państwie totalitarnym czy w państwie autorytarnym ta zasada jest odrzucana. W okresie PRL-u na mocy konstytucji z 1952 roku obowiązywał przepis artykuł 15 tej konstytucji, mówiący, że najwyższym organem władzy państwowej jest Sejm Polski Rzeczypospolitej Ludowej. Czyli był jeden organ władzy najwyższej. Inne miały być podporządkowane temu organowi. Czy to był przepis, który propagandowo wskazywał na Sejm, bo w rzeczywistości to na pewno nie Sejm był tym najwyższym organem władzy. Ale w każdym razie tak ten ustrój został określony, że mamy do czynienia z jednolitą władzą państwową. Tej władzy podporządkowane są wszelkie inne, łącznie z władzą sądową. Prawda? Podporządkowane są Sejmowi. W demokratycznym państwie prawnym prawa musi obowiązywać zasada podziału władzy. Tak jak to określa artykuł 10 polskiej konstytucji, który bardzo mocno tutaj wskazuje na to, bo mówi w ten sposób, ten przepis, że ustrój Rzeczpospolitej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Istotą ustroju Polski jest podział tych władz. I trzeba tutaj przez moment zastanowić się,
jak wyglądają relacje między władzą ustawodawczą, władzą wykonawczą i władzą sądowniczą. Na czym polega ta równowaga władz? I trzeba powiedzieć tak, że one nie są identyczne, te relacje między poszczególnymi organami władzy. Bo z punktu widzenia demokratycznego państwa prawa problem relacji władzy ustawodawczej do władzy wykonawczej może być różnie określony. Mogą się te władze, ich kompetencje w pewnym stopniu tak przenikać. Weźmy na przykład ustrój Polski na mocy konstytucji marcowej, już nie mówię o później 1935 roku konstytucji kwietniowej, ale na gruncie konstytucji marcowej prezydent Rzeczypospolitej, szczególnie po 1926 roku, po 1927 ściśle mówiąc, był upoważniony do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy. Prezydent, czyli władza wykonawcza, był upoważniony do stanowienia prawa. Pomniki polskiego prawa, takie jak kodeks karny z 1932 roku, kodeks zobowiązań, to były rozporządzenia prezydenta. One nigdy nie były w Sejmie. Zresztą dlatego były takie dobre, bo nie zostały zepsute, prawda, w pracy parlamentarnej. Zupełnie to poważnie mówię, tak jest. I proszę państwa, także to nie zagrażało zasadom demokratycznego państwa prawa. Także i kompetencje na przykład Rady Ministrów do wydawania rozporządzeń mogą być różnie uregulowane. Najczęściej, jeżeli szeroko się daje kompetencje Radzie Ministrów do rozporządzeń uchwalanych, niekoniecznie tylko tak jak u nas jest dzisiaj w wykonaniu ustawy i na podstawie ustawy w ramach dyrektyw, które zawarte są w ustawie, one mogą być czasami szerzej określone, najczęściej się wyłącza wtedy możliwość regulacji wolności i praw obywatelskich takimi rozporządzeniami. Ale w każdym razie tu pokazuje, że ta granica między władzą ustawodawczą a wykonawczą może być w różny sposób regulowana. Natomiast stosunek tych dwóch władz do władzy sądowniczej musi charakteryzować się separacją. Tu nie ma możliwości na żadne przenikanie. Władza sądownicza w sprawach stosowania prawa ma monopol i nikt tutaj nie ma możliwości wkraczania w ten zakres kompetencji władzy sądowniczej. To, proszę państwa, jest wyraźnie w polskiej konstytucji powiedziane, bo nie tylko ten artykuł 10 tutaj mówi, że ustrój Rzeczypospolitej opiera się na podziale i równowadze władz. Ale mamy jeszcze artykuł 173, który mówi w ten sposób, że władza sądownicza i trybunały stanowią odrębną władzę i nie mogą podlegać innym władzom. Stąd, proszę państwa, no, decyzja o ułaskawieniu, z którą niedawno mieliśmy do czynienia. Można dyskutować, jak szeroka jest kompetencja prezydenta w zakresie ułaskawienia. Czasami różnie jest ona regulowana, ale na pewno jedno. Jeżeli w postanowieniu o ułaskawieniu mieliśmy drugi punkt, który stanowił, że mocą decyzji prezydenta umarza się postępowanie w sprawie i prezydent w telewizji publicznie mówi, że wyręcza sąd z rozpoznania trudnej sprawy, no to mamy wkroczenie przez władzę, przez prezydenta w zakres władzy sądowniczej. No wyraźne, rażące złamanie konstytucji. Muszę państwu powiedzieć, że ponieważ no, prezydent w jakimś stopniu był moim studentem, no, chodził na wykłady w Krakowie, to żeśmy się na uniwersytecie troszkę zaczerwienili, prawda, że tak nasz uczeń i doktor prawa potrafi zastosować i rozumieć zasady podziału władzy. Tu było rażące naruszenie prawa. Proszę państwa, po co ta separacja władzy sądowniczej? No to musi być władza całkowicie niezależna od pozostałych.
zakresie oczywiście stosowania prawa, nie mówię o kwestiach budżetowych czy innych, gdzie oczywiście te powiązania tu muszą występować. Ale jeżeli chodzi o problem orzecznictwa, stosowania prawa, musi być tu pełna niezależność. No bo to się właśnie wiąże z zasadą legalizmu. Jeżeli władza ma działać na podstawie prawa i w jego granicach, to ktoś musi to pilnować, bo każda władza ma tendencję do pracy łokciami, ma tendencję do rozszerzania swoich kompetencji, a czasami do przekraczania wprost granic tych kompetencji. Musi być organ w takim razie, który to będzie pilnował, który będzie reagował na tego typu zachowanie ze strony czy władzy ustawodawczej, czy władzy wykonawczej. No jeżeli chodzi o władzę ustawodawczą, szerzej prawodawczą, bo także tutaj wchodzą w grę rozporządzenia wydawane przez Radę Ministrów na podstawie wykonania ustawy, takim organem, który musi reagować na przekraczanie granic, jest Trybunał Konstytucyjny. I niezależność Trybunału Konstytucyjnego jest sprawą zupełnie fundamentalną dla demokratycznego państwa prawa. Niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Proszę Państwa, ten Trybunał Konstytucyjny, muszę się chwilę zatrzymać nad Trybunałem ze względu właśnie na to fundamentalne znaczenie Trybunału. Dzisiaj ten Trybunał nie może działać nigdy z urzędu. I bardzo dobrze. W okresie, kiedy ja byłem w Trybunale Konstytucyjnym, tego ograniczenia było. Było możliwość działania z urzędu. Prezes Trybunału mógł postawić wniosek o rozpoznanie sprawy bez wniosku zewnętrznego. To była zdecydowanie za duża władza Trybunału. Nie wolno tego było robić. To był błąd. Nigdy tego Trybunał Konstytucyjny Polski nie zastosował. Nie nadużył tutaj władzy. Ale taka kompetencja była. Od 1997 roku nie ma tej kompetencji. Trybunał nic nie może zrobić z urzędu, ale musi mieć dopływ spraw. Muszą być osoby, które są upoważnione do stawiania wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. W polskich warunkach takim organem, który musi mieć pełny zakres możliwości skarg do Trybunału Konstytucyjnego, jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Też niezależny organ. I on ma patrzeć władzy na ręce, jak widzi, że są przekraczane są granice wyznaczane przez prawo, ma skarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. Bardzo się niepokoję teraz o pozycję Rzecznika Praw Obywatelskich, bo boję się, że to będzie kolejny obiekt bardzo poważnych ataków ze strony dzisiaj sprawujących władzę. Już wiadomo, że sprawy budżetowe tutaj są bardzo skomplikowane dla niego, ale w projekcie konstytucji PiS-u, który był opracowany w 2010 roku, bardzo były zawężone możliwości właśnie skarg ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego. Ale proszę Państwa, jeżeli byśmy nie mieli niezależnego Trybunału, to proszę zwrócić uwagę, że wtedy jesteśmy wszyscy, bo to jest właśnie sprawa obywateli, oddani pod dobrą lub złą wolę większości parlamentarnej. Ta większość może teraz robić wszystko, jeżeli nie czuje się skrępowana działalnością Trybunału Konstytucyjnego. A proszę też zwrócić uwagę na to, że ta większość parlamentarna dzisiejsza to jest 16% polskiego elektoratu. Tak to wynika. Wygrali wybory 37%, no ale do wyborów poszło około 50%, prawda? Więc to jest troszkę więcej od 16% elektoratu, prawda? Czyli tu nie ma legitymacji do takiego bardzo sobie luźnego szaleństwa, prawda, w parlamencie, z którym niestety się teraz dosyć często spotykamy. Proszę Państwa,
jeżeli tak ma być, ten Trybunał ma stać na straży Konstytucji, to kluczową sprawą jest wybór sędziów Trybunału. I ten wybór został określony w artykule 194 Konstytucji bardzo jednoznacznie. Sędziów wybiera Sejm w indywidualnych wyborach na okres 9 lat. Tak sformułowany jest artykuł 194 Konstytucji. Podkreślam to, dlatego że w tej okresie tych przepychanek listopadowo-grudniowych wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości twierdziło, że Sejm wybiera tylko kandydatów na sędziów, a sędziów powołuje prezydent aktem ślubowania. To było wprowadzanie ludzi w błąd. Jest zupełnie inna sytuacja sędziów sądów powszechnych czy sądu administracyjnego. Tam rzeczywiście tych sędziów powołuje prezydent i o tym wyraźnie mówi Konstytucja. Prezydent powołuje tych sędziów na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Natomiast sędziów Trybunału wybiera Sejm, a prezydent, i to na podstawie ustawy, a nie Konstytucji, ma przyjąć od nich ślubowanie. I to jest obowiązek prezydenta. Nie ma tu żadnych kompetencji i nie ma możliwości odmówienia. To, że do dzisiaj trzech sędziów prawidłowo wybranych w październiku, co stwierdził też i Trybunał Konstytucyjny, że są prawidłowo wybrani, nie mogło złożyć ślubowania, bo ich prezydent do tego nie zaprosił, stanowi kolejne złamanie Konstytucji ze strony tego organu, osoby sprawującej ten, pełniący tę funkcję. Proszę Państwa, ale trzeba dodać, że sposób wyboru sędziów Trybunału od samego początku jest w Polsce wadliwy. Wadliwy jest nie ze względu, że to Sejm wybiera, organ polityczny wybiera. Ważne jest, kto zgłaszać może kandydatów i ważne jest to, kto może być kandydatem do urzędu sędziowskiego. Kto może zgłaszać kandydatów? Dzisiaj to jest uregulowane w ten sposób. Prezydium Sejmu oraz, a to należy rozumieć, a także 50 posłów może zgłosić. Czyli stricte polityczne ciała zgłaszają kandydatów. No to się nie dziwmy, że to są polityczne, niewybrane osoby. Uważam, że tu trzeba wprowadzić radykalną zmianę w przyszłości, jeżeli chodzi o właśnie sposób zgłaszania kandydatów. Moim zdaniem na 6 miesięcy przed upływem kadencji sędziego w Trybunale Konstytucyjnym kandydata powinni zgłaszać po jednej osobie prezydent, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezydium Rady Adwokackiej, Prezydium Rady Radców Prawnych, Prezydium Władze Notarialne, ewentualnie wydziały prawa mające prawo habilitowania. I ci kandydaci powinni być zgłoszeni do marszałka Sejmu i marszałek Sejmu powinien ich upublicznić tę listę po to, żeby była społeczna dyskusja na temat tych osób, które mają kandydować na tak odpowiedzialne stanowisko. Po 3 miesiącach, na 3 miesiące przed końcem kadencji marszałek powinien wezwać, utworzyć konwent składający się po jednej osobie z przedstawicieli klubów parlamentarnych i ten konwent powinien wybrać 3 kandydatów na jedno miejsce. I ci kandydaci powinni przejść głosowanie przed Sejmem bezwzględną większością głosów. Jak po pierwszej rundzie nikt nie uzyska, to ten, co ma najmniej, odpada. W drugiej rundzie musi dojść do wyboru sędziego. I tak powinno, wtedy nie będziemy mieli tych politycznych kandydatów. Tu jeszcze chciałbym zwrócić uwagę
na to, że nie mamy żadnej karencji. Zdarzało się w ten sposób i dzisiaj też tak było, że osoba, która była wicemarszałkiem Sejmu, z nadania oczywiście partyjnego, następnego dnia była sędzią Trybunału. Minister następnego dnia był sędzią Trybunału. Wprawdzie ustawa wymaga, że on nie może być partyjny, no to oddał legitymację partyjną, jak został wybrany, prawda? Ale to jest wszystko fikcja. Ja uważam, że powinien być okres 4 lat, którym ten kandydat nie mógł być ani ministrem, ani parlamentarzystą, ani członkiem, ani wysokim funkcjonariuszem Kancelarii Prezydenta czy Kancelarii Rady Ministrów. To będziemy mieli wtedy sędziów, co do których nie będzie można było mówić, że mają taką czy inne powiązania polityczne. Z tym, że ja chciałbym powiedzieć jedno z mojego własnego doświadczenia. Ja zostałem wybrany w listopadzie 1989 roku do Trybunału Konstytucyjnego. Było nas 4 wybrane, 4 osoby wnioskowane przez Obywatelski Klub Parlamentarny. Jedna osoba była z Stronnictwa Demokratycznego, jedna z ZSL-u. I przyszło nam pracować z 6 sędziami, którzy byli wybrani w 1986 roku. Oczywiście z błogosławieństwem Biura Politycznego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bardzo szybko zaczęło nam się zupełnie dobrze pracować. To byli bardzo dobrzy prawnicy. I jak w 1993 roku przyszła fala, to byli sędziowie przede wszystkim z rekomendacji partii SLD, prawda? To ona się inaczej wtedy nazywała, SDRP. Ale to byli też znakomici prawnicy. I bardzo szybko, właściwie po orzeczeniach, nie da się wskazać, z jakiej opcji politycznej czy przez jaką opcję polityczną dana osoba jest rekomendowana. Dzisiaj chciałbym też powiedzieć, że orzeczenie na przykład z 9 grudnia, no uznające za niekonstytucyjną ustawę uchwaloną przez PiS, no wydał między innymi sędzia, który był zrekomendowany przez PiS, prawda? Także to tutaj nie można w ten sposób do tego podchodzić, to politycy do tego podchodzą. Ja chcę skończyć, ale o jednej rzeczy muszę koniecznie powiedzieć. Proszę Państwa, w sprawie właśnie wyborów sędziów Trybunału, bo to jest przecież źródło dzisiaj tej wielkiej polskiej awantury. Mówi się cały czas w ten sposób, że Trybunał się skompromitował, bo przygotował ustawę z 25 czerwca, że ona była przygotowana przez prezesa Rzympińskiego, kilku jeszcze sędziów Trybunału. Po pierwsze, nie oni przygotowali ten przepis, który spowodował to całe zamieszanie. To zostało przecież wrzucone w czasie przed drugim czytaniem przez posłów już Platformy Obywatelskiej. Ale chciałem Państwu powiedzieć, że ustawę poprzednią z 1997 roku pisaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym. Jak ja byłem do 1997 prezesem Trybunału, to myśmy wtedy pisali ten projekt ustawy. Dlaczego? To jest standard na świecie, że przygotowują projekty ustaw ci, którzy się na tym trochę znają, z praktyki, wiedzą. Przecież nie dla siebie ją pisaliśmy, bo ja kończyłem kadencję i kilku tych kolegów, którzy ze mną pracowali, kończyliśmy kadencję, pisaliśmy ten projekt na przyszłość. Nie mieliśmy inicjatywy ustawodawczej, wnosił ten projekt prezydent, któremu przekazaliśmy projekt ustawy. To samo było teraz. 5 lat temu prezes Rzepliński powołał taką grupę ludzi, w której było kilku sędziów Trybunału czynnych i kilku w stanie spoczynku. Między innymi też brałem w tym udział. I myśmy przygotowywali projekt ustawy, który przekazaliśmy Kancelarii Prezydenta. W Kancelarii Prezydenta ona się troszkę przeleżała. Tam pozmieniano nam, bardzo byliśmy z tego niezadowoleni, z niektórych rzeczy, między innymi kwestie wyborów sędziów, tych karencji, które myśmy umieścili.
To nam poskreślano. I potem przeszła to, ten projekt przeszedł do Sejmu. W Sejmie się też przeleżał prawie 2 lata. Dopiero na końcu zorientowano się, że warto może ten projekt uchwalić. Ale proszę, chciałbym, żebyście Państwo zgodzili się ze mną, że to obrzucanie błotem właśnie przede wszystkim prezesa Rzepińskiego jest absolutnie nieuzasadnione. To na całym świecie się tak odbywa. No proszę Państwa, jeżeli mamy mieć ustawę o hodowli buraka cukrowego, to najlepiej, żeby ją przygotowali w Instytucie Buraka Cukrowego, bo oni się na tym znają, prawda? Niech to potem idzie do ministerstwa i ministerstwo niech dalej tą sprawę pilotuje. Ale założenia tam muszą być zrobione. To jest absolutnie nieuzasadnione. Proszę Państwa, nie mam specjalnie uwag i nie będę teraz, może Pan będzie mnie o to pytał. Jeżeli chodzi o wybór sędziów sądów zwykłych, prawda, powszechnych czy administracyjnych, nie mam tutaj żadnych specjalnie do tego uwag. Uważam, że to jest dobrze uregulowane i pilnujmy, żeby tego nam nie popsuto. A jeszcze na końcu powiem tylko jedno, że bardzo się niepokoję połączeniem Urzędu Ministra Sprawiedliwości z prokuratorem generalnym. Chcę zwrócić uwagę, że w tym projekcie, który obecnie jest w Sejmie, zależność prokuratorów od generalnego prokuratora będzie znacznie dalej idąca, niż to było w okresie 2005-2007. Nieporównalnie dalej idąca. Będziemy mieli polityka, który będzie trzymał w rękach prokuraturę, będzie miał wpływ na każdą sprawę, będzie mógł mieć wpływ. A jakie były tego konsekwencje, to niektórzy na pewno jeszcze pamiętają, co w 2005-2007 było. Dziękuję bardzo. Janek tutaj mi zwraca uwagę, że rozdaje kartki do ewentualnych zadawania pytań i będzie po jednym długopisie na rząd. Także sprawiedliwość społeczna tutaj będzie zachowana. Dziękujemy bardzo panu profesorowi za słowo wstępne. Teraz przyszedł czas na mnie. Ja się postaram trochę odejść od bieżącej polityki, bieżących wydarzeń i trochę sobie poteoretyzować, ale w takim celu, żeby lepiej je też zrozumieć. Myślę, że będziemy się odnosić oczywiście do bieżących wydarzeń. No i tak jak pan profesor słusznie zauważył, nagle konstytucja stała nam się tematem na jedynkę. W dziennikach informacyjnych, w gazetach wypowiadają się na jej temat dziennikarze, publicyści, eksperci, nie wychodzą ze studia telewizyjnego. Natomiast ja właśnie tak się zastanawiam, czy to dobrze się dzieje, że ta konstytucja staje się takim ważnym tematem tylko w momencie, w którym ona właśnie zostaje w poważny sposób naruszona. I teraz wśród komentarzy rozmaitych wokół kryzysu konstytucyjnego natknąłem się na taką dosyć żartobliwą sprawę, to znaczy jeden z warszawskich kabaretów przygotował taki występ, w którym aktorka była przebrana za konstytucję i ona właśnie śpiewała: "Brońcie mnie, konstytucja to nasza wspólna sprawa". I teraz moje 2 pierwsze pytania będą związane z tym, czy ta konstytucja to rzeczywiście jest taka nasza wspólna sprawa. Pierwszą chciałbym przywołać króciutki cytat z pana profesora, no, koleżanki z Sądu Konstytucyjnego, pani profesor Ewy Łętowskiej, która komentując no właśnie to wystąpienie, którego pan profesor się odnosił, pana posła Morawieckiego, właśnie zastanawiała się, skąd bierze się właśnie tego rodzaju opinia w tak wysokich gremiach. I ona, pani profesor, mówi, że ten kryzys nie wynika z lekceważenia zasad konstytucyjnych, tylko z braku
świadomości, że wola ludzi, przepraszam, on nie wynika z wadliwości zapisów konstytucyjnych, tylko z ich lekceważenia i z braku świadomości, że wola ludu nie stoi ponad prawem. To znaczy, że tak ustawia dalej tezę, że nie mam podstaw wątpić, że kiedy Kornel Morawiecki wchodził na trybunę sejmową i głosił z wielkim przekonaniem, że wola ludu jest poza prawem, naprawdę w to wierzył. I że dalej mówię, że panie profesor, że jest to wynik tego, że nasza demokracja jest bardzo młoda, a ja dodam, oczywiście chciałem spytać pana profesora, czy podziela tutaj zdanie pani profesor Ewy Łętowskiej, ale chciałbym poszerzyć to pytanie, czy nie jest to trochę wina elit III Rzeczypospolitej, czy nie jest to generalnie wina środowisk również, które tworzyły naszą konstytucję, że ta konstytucja, że takie podstawowe pojęcia, które definiują nasz ład konstytucyjny, one się po prostu no, chyba nie zakorzeniły. I to nie tylko wśród, że tak powiem, szerokich no, rzesz społeczeństwa, ale jak widać również wśród jego elit. Także to jest moje pierwsze pytanie. Proszę Państwa, moim zdaniem ten kryzys, który my obecnie mamy, bardzo poważny, chyba najpoważniejszy w okresie od 1989 roku, ma jeden taką pozytywny element. To znaczy właśnie zaczynamy żyć konstytucją. I to bardzo dobrze. Ja nie wyobrażałem sobie 3 miesiące temu, że w obronie Trybunału Konstytucyjnego wyjdzie 50 tysięcy ludzi w Warszawie, prawda, i w innych miastach Polski. To było niewyobrażalne dla mnie było, prawda. To jest jakiś, to dobrze, że się obudziliśmy, że konstytucja jest nam niezbędnie potrzebna. I z tego powinniśmy sobie wszyscy zdawać sprawę. Dlatego, że bez niej, może to jest właśnie tak zawsze w życiu, że dopóki się nic złego nie dzieje, to nie patrzymy na to, czy mamy, jak nie ma mrozu, to ciepły płaszcz nam nie jest potrzebny. Prawda? Jak zaczyna brakować praworządności, no to teraz zaczynamy widzieć, że ta konstytucja jednak po coś jest potrzebna, prawda? Ona jest naprawdę fundamentem naszego porządku społecznego. Ja uważam, że są dwa takie filary w tej konstytucji, które są niezwykle ważne. To, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli, wszystkich Polaków. A drugie, że przyrodzona, niezbywalna godność człowieka jest źródłem naszych wolności i praw. Nie parlament nam daje prawa. Nie parlament. Z naszego człowieczeństwa wynika nasza wolność i nasze prawa. I to jest zapisane w polskiej konstytucji. I o tym musimy pamiętać i tego trzeba bronić. To nie znaczy, że ta konstytucja nie wymaga może i nawet przejrzenia, ona już długo obowiązuje, trzeba może niektóre rzeczy poprawić. Ja chciałem powiedzieć, że pan prezydent Komorowski powołał taki zespół, miałem zaszczyt być członkiem tego zespołu, przeglądający konstytucję i były niektóre propozycje, prawda, takich czy innych wprowadzenia zmian. Ale te fundamentalne rzeczy są naprawdę dobrze zrobione, jeżeli chodzi w szczególności o ochronę naszych wolności i praw. Dziękuję. I to w takim razie ja się postaram być przez chwilę adwokatem diabła i przeczytać tutaj takie dwie opinie, które pojawiły się również w obiegu w ostatnim czasie. Mianowicie Gazeta Wyborcza przeprowadziła taką akcję, że opublikowała, no dodawała do swojego niedzielnego wydania tekst konstytucji, ale opublikowała to też, jak to teraz jest zwyczaj w internecie. I ja pod tym tekstem konstytucji w internecie przeczytałem taki dość ciekawy komentarz, dlatego że zwykle pod takimi tekstami to się wylewa fala jakiejś frustracji i tak dalej. Tutaj ten komentarz, no jak możemy przypuszczać przysłowiowego, zwykłego, szarego obywatela, wydał mi się ciekawy, zwłaszcza, że się schodził z drugim komentarzem, który zaraz przeczytam. Mianowicie ten komentarz brzmi mniej więcej tak. O, przeczytałem sobie kawałek tej naszej konstytucji i smutek mnie ogarnął. Jeszcze przed nadejściem zwycięstwa
pisowców, to jest tak napisane, to był tylko kawałek papieru, który wszyscy mieli gdzieś. Tak jest to napisane. Artykuły tutaj wymienia 66, 67, 71, czyli takie, które gwarantują rozmaite prawa socjalne, prawo do pracy, bezpiecznych tam warunków pracy, zabezpieczenia społeczne i bodajże, no tutaj jest jeszcze kwestia polityki mieszkaniowej i prorodzinnej. No i tutaj, no nie ma sensu tego komentarza dalej czytać, natomiast to, co mnie zaciekawiło, to w tej samej gazecie tydzień wcześniej pytano różne autorytety na temat tego właśnie, co sądzą o Konstytucji, to niekoniecznie byli prawnicy i tutaj profesor filozofii Roman Kubicki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza pisze, no niestety niesmacznie rechocze, gdy artykuł 75 informuje mnie, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego itd., itd. Gdybyśmy chcieli potraktować serio ten artykuł, musielibyśmy się domagać postawienia przed Trybunałem Stanu co najmniej wszystkich premierów, którzy urzędowali po 97 roku. Ja oczywiście czytam to jako swego rodzaju intelektualną prowokację, ale moje pytanie jest szersze. Czy fakt, że ta konstytucja, ona no chyba bardzo dobrze funkcjonowała w takiej sferze regulacji, podziału władzy, no, sporów kompetencyjnych, że ona się chyba nie przedostała, i to zresztą widzę, prowadzę zajęcia w szkołach czasami, ona się nie przedostała do takiej świadomości, powiedziałbym, na dole, brzydko mówiąc. Czy problemem nie jest to, że po prostu ta konstytucja składa wiele obietnic, które okazują się być może po części obietnicami bez pokrycia? Jakby pan profesor to widział. To wynika jednak z pewnego niezrozumienia, niewiedzy. Chyba pan zaznaczył, że ten profesor z Poznania był filozofem, a nie prawnikiem. Prawnik by tego nie powiedział. Dlatego, że są różne przepisy zawarte w Konstytucji. Są przepisy, które mają charakter reguł. To znaczy, one muszą być bezwzględnie przestrzegane. Chociażby ten artykuł 7, o którym mówiłem, to jest reguła. Nie wolno władzy publicznej działać poza prawem, prawda, albo bez prawa. To jest reguła. Przepisy dotyczące na przykład naszego bezpieczeństwa ze strony władzy, tak zwana ta zasada podstawowa dla prawa karnego, nullum crimen sine lege, artykuł 42. Nie można pociągnąć nikogo do odpowiedzialności karnej, jeżeli nie popełni czynu zabronionego przez ustawę obowiązującą w czasie popełnienia. To jest reguła. Oprócz tego są zasady, które wypowiadają pewien kierunek, zobowiązują władzę publiczną do działania w pewnym kierunku, ale wypełnienie tej zasady no jest zawsze, nie da się tego wypełnić w 100%. To ma być kierunek działania. Na przykład tak jak pan wskazał tu na artykuł 75 dotyczący tej polityki mieszkaniowej. To znaczy, to nie może być roszczenie, tak samo jak i polityka zatrudnienia. Nie może być z roszczeniem. Nie mogę pójść do Urzędu Pracy i powiedzieć, mnie Konstytucja gwarantuje miejsce pracy, proszę mi dać miejsce pracy, a jak nie, to idę do sądu, prawda, domagając się. To jest zasada. To znaczy, tu by można było, na przykład Rzecznik Praw Obywatelskich ma też i obowiązek. Ja jak byłem rzecznikiem, też szereg razy to robiłem. Domagaliśmy się pewnych regulacji, które mają wpłynąć na zwiększenie miejsc pracy, na zabezpieczenie miejsc pracy, prawda? Ale to jest kwestia pewnej polityki państwa, a nie zobowiązania czy uprawnienia konkretnego, indywidualnego człowieka. Trzeba to odróżniać. W Konstytucji to są różne przepisy. Natomiast, że to nie przebiło się do świadomości społecznej Konstytucji, to jest dla mnie, to jest prawda. Tylko proszę państwa, pamiętajcie o tym, że do 97 roku mieliśmy Konstytucję stalinowską z 52 roku, która była polityczną deklaracją. Tam było prawo do wczasów, prawda, omówione, natomiast bardzo może jeden z uczciwszych przepisów tej Konstytucji nie było ochrony życia w ogóle. Życie nie było wartością gwarantowaną Konstytucją z 52 roku.
prawda? Może szczerze. Ale to przecież jest jakiś, my jest na dorobku jesteśmy. Nie mieliśmy tradycji konstytucyjnych. Konstytucja 3 maja była, jest pewnym mitem narodowym, prawda? Ale konstytucja marcowa po ilu latach? 8 latach obowiązywania została praktycznie przez Piłsudskiego, no przełamana po zamachu majowym. Konstytucja z 1935 roku jest konstytucją, no, która, no co tu dużo mówić, wielkiej chluby polskiemu konstytucjonalizmowi nie przynosi. Uchwalona była zresztą z naruszeniem prawa ewidentnie, prawda? To proszę Państwa, ciąży na nas. My nie mamy w genach konstytucji jako ustawy podstawowej. Musimy to do tego dorosnąć. Ale myślę, że ten okres od października nie jest takim okresem służącym umocnienia konstytucji, chyba że właśnie działa bardzo dobrze pedagogicznie na nas i widzimy, że ta konstytucja tak naprawdę jest potrzebna. Ja też tak sobie pomyślałem, że może, znaczy ja też jak usłyszałem te słowa Kornela Morawieckiego, to mnie po prostu zmroziło i pomyślałem sobie, no tak, ale pewnie nikogo to nie zainteresuje i kiedy zobaczyłem jednak, że pewien odruch społeczny się obudził, to bardzo to było duże zaskoczenie i ładne zjawisko. Natomiast ja chciałem pana profesora teraz dopytać, ponieważ w temacie naszego spotkania jest demokratyczne państwo prawa. Natomiast mało kto pamięta, że artykuł 2, który zawiera legalną definicję Rzeczpospolitej, zawiera też 3 element, to znaczy, że to państwo, pan profesor oczywiście wspomniał o tym we wstępie, ma urzeczywistniać zasady sprawiedliwości społecznej. I ja miałem wielką przyjemność w zeszłym roku rozmawiać z panią profesor Ireną Lipowicz, kiedy była jeszcze Rzecznikiem Praw Obywatelskich i właściwie całą rozmowę oparliśmy na dyskusji na ten temat i ona się ze mną zgodziła, że ta trzecia noga, powiedzmy, na której stoi, no może to nie jest dobre określenie, że państwo stoi na trzech nogach, ale nasze państwo jakby jest taka trochę kulawa, to znaczy po pierwsze jakby nie jest w użyciu to pojęcie, chociaż jest czymś wyjątkowym, bo tylko polska konstytucja, nawet przebadałem tę sprawę, zawiera w Europie dokładnie taką klauzulę, a po drugie jakby w bardzo małym stopniu weszła do obiegu prawnego, to znaczy bardzo jest niewiele wyroków, w których Trybunał na przykład by się do niej odwoływał, co się trochę zmieniło teraz wraz z wyrokiem o kwocie wolnej od podatku. Właśnie, co to jest bardzo interesujący temat, ale właśnie moje pytanie jest do pana profesora, czy pan profesor również widzi ten deficyt i jakby pan profesor tą sprawiedliwość społeczną rozumiał, bo jest to problem filozoficzny, na temat którego się po prostu tony atramentu wylewało i myślę, że można byłoby na ten temat długo się kłócić. Marx mógłby się kłócić z Nozickiem i Hadecy z socjaldemokratami, a my mamy to w prawie, więc my byśmy chcieli wiedzieć, co to dokładnie oznacza, prawda? I w jaki nas to jako obywateli stawia pozycji wobec naszego państwa Rzeczpospolitej. To rzeczywiście bardzo trudne pytanie, co to znaczy sprawiedliwość społeczna, bo w ogóle co znaczy sprawiedliwość, jest bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć i myślę, że od Arystotelesa ta dyskusja na temat znaczenia sprawiedliwości trwa. O tyle jestem mądrzejszy dzisiaj, bo no dokładnie z tydzień temu skończyłem pisanie recenzji pracy zbiorowej poświęconej właśnie sprawiedliwości społecznej. 13 autorów, każdy co innego pisał, prawda, w tej pracy. I to jest rzeczywiście, tego się zdefiniować nie da. To sąd w każdym konkretnym wypadku ma powiedzieć, czy takie czy inne rozwiązanie jest zgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej, czy nie. Mamy przykład z Trybunału Konstytucyjnego. Pan słusznie przywołał orzeczenie tegoroczne Trybunału Konstytucyjnego, które powiedział, że kwota wolna od podatku narusza zasadę sprawiedliwości społecznej. Prawda? Na tym oparł
zdyskwalifikowanie tych 30, zdaje się, 3 tysięcy chyba, czy nie pamiętam dokładnie, jaka to jest kwota, 3 tysięcy, prawda, zdyskwalifikował jako za niską kwotę, nieodpowiadającą tej zasadzie. W Trybunale Konstytucyjnym, i to jest chyba trafne, ta zasada jest zawsze powoływana z innymi zasadami. Prawda? Czy to będzie zasadą godności człowieka, czy z innymi regułami, tak żeby bardziej ta formuła jest ukonkretniona wtedy. Rozumiem, czyli trzeba ją rozumieć po prostu, jak to mówią prawnicy, in casu po prostu, tak? Nie można wyprowadzić, nie można dojść do tego, co mieli na myśli nasi autorzy konstytucji z Tadeuszem Mazowieckim na czele, prawda? Trzeba powiedzieć jedną rzecz. Źródło tego przepisu jest zaskakujące, ale ono było wprowadzone chyba w 83 roku do konstytucji PRL-u. Ale czytałem, że Tadeusz Mazowiecki miał w tym swój udział, że ta klauzula ostała się, że tak powiem. Konkretnie to muszę powiedzieć, że osobą, która wpłynęła tutaj na Tadeusza Mazowieckiego, była profesor Jania Zakrzewska, profesor. Też sędzia Trybunału. Sędzia Trybunału. Tak. Dobrze, więc teraz chciałbym przejść do tematu, który jest jednym z tych trzech naszych wyszczególnionych tematów, to znaczy do władzy sądowniczej. I tutaj pojawiają się również dzisiaj głosy, że dlatego niektórzy nie chcą Trybunału bronić, ponieważ mają cały wachlarz zastrzeżeń do tego, jak władza sądownicza funkcjonuje w Polsce. I znów ja bym się chciał odwołać do pani już powoływanej, pani profesor Ewy Łętowskiej, która rok temu jeszcze, zanim wszystko, co jest przyczyną naszego dzisiejszego spotkania, się zaczęło, udzieliła takiego głośnego wywiadu Gazecie Wyborczej, tak, do Polskiej raczej nie chadza, pani profesor, na temat bardzo ważny dla nas również warszawiaków, czyli tak zwanej dzikiej reprywatyzacji warszawskich kamienic, w której bardzo mocno skrytykowała warszawskie sądy. I tutaj też pozwolę sobie kawałek zacytować tego wywiadu. Pisze, że no właśnie, że to jest zupełna hańba, co się dzieje w Warszawie, dosłownie tego słowa używa, bo z tego orzecznictwa wynika, to znów cytat, że lepiej niech sobie ten indywidualny właściciel ma dobrze, a państwo zapłaci za swoją kamieni kupę, pisze, i sądy, mówiąc dyplomatycznie, stosują niestandardowe wyjaśnienia aksjologiczne. I dalej pani profesor właśnie pisze, że to jest skandal, że sądy stosują aksjologię gloryfikującej prawo własności, reprywatyzacji i prawa indywidualne kosztem dobra, że tak powiem, społeczności warszawskiej, czy generalnie przestrzeni publicznej. I teraz moje pytanie, nie chcę rozmawiać o reprywatyzacji, natomiast moje pytanie jest szersze, wynika z tego, co profesor Łętowska tu powiedziała, to znaczy, czy my mamy w Polsce rzeczywiście mądre, inteligentne i rzetelne sądy, które są w stanie nie tylko zastosować, no działać jak taka maszynka, stosować przepis po prostu jak leci i załatwiać kolejną sprawę, czy te sądy, według pana profesora również jako sędziego, są rzeczywistym gwarantem, takim systemowym gwarantem naszych praw i wolności? Jakie jest zdanie pana profesora? Nigdy nie byłem sędzią, oprócz sędziego Trybunału, prawda, ale to jest właśnie inna nieco kategoria. Natomiast ja, proszę państwa, zacznę odpowiedź na to pytanie od trochę innej kwestii. Przypomnę pewną wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego jako premiera, to jest 2007 rok. Premier wystąpił w dzienniku telewizyjnym i bardzo w ostrych słowach skrytykował wyrok sądu, który na Warmii i Mazurach zapadł, nie pamiętam już w którym sądzie, zapadł wyrok przyznający gospodarstwo rolne osobie, która w 70-tych latach wyjechała do Niemiec. Zabrano jej, wtedy zostawiła to gospodarstwo, państwo to gospodarstwo przejęło i ona wróciła, w latach 90. wróciła do Polski, wystąpiła o zwrot tego gospodarstwa. Po procesie długotrwającym ostatecznie sąd to gospodarstwo jej przyznał. I premier, krytykując to rozstrzygnięcie, powiedział,
Sąd tym wyrokiem pokazał, że nie dba o polską rację stanu. Proszę Państwa, o polską rację stanu ma dbać premier. Natomiast sąd ma dbać o prawo i o przestrzeganie prawa. I teraz nie wchodząc w szczegóły, proszę Pana, jeżeli chodzi o kwestię prywatyzacji kamienic, to się zastanówmy, jak jest prawo uregulowane. Bo jeżeli mamy konstytucyjną ochronę własności, to troszkę mi, wie Pan, tak zabrzmiało to, że dobro wspólne ma tutaj przeważać, że to jesteśmy bliscy Morawieckiemu. To ja cytuję profesora Ewentowską, to nie pan, moje zdanie. Tak bym był ostrożny z tym. Ja nie do końca bym podzielił atak pani Lipowicz na te sądy. Profesor Łętowski. To był profesor Łętowski, przepraszam. Bo jednak to zastanówmy się, może prawo trzeba zmienić. Ale niech sąd kieruje się prawem, literą prawa. Nie sąd jest od polityki. Właśnie to trzeba oddzielić. To proszę bardzo, niech parlament w ramach konstytucji, ale też uważa, bo własność jest wartością konstytucyjną, prawda? To musi tu uważać, żeby nie przekroczyć ram konstytucji, ale niech to parlament reguluje, a sędzia niech stosuje się do ustawy, prawda? No tutaj pewnie można byłoby jeszcze długo przytaczać, co pani profesor Łętowska miała na myśli, bo ona tam się też do prawa odwoływała, ale no, podałem jeden przykład ataku prawnika na sądy. Znam panią profesor Łętowską, wielokrotnie z nią rozmawiałem. Ma obecnie bardzo poważny problem i to jest słusznie, że ona to podnosi. To znaczy te akcje przeciwko prawda, lokatorom i tak. No, to ona jest, sama osobiście działa na swoim osiedlu. Tak, dobrze, ale to było zastrzeżenie prawnika do sądów, a teraz jeszcze podam zastrzeżenie socjologa, bo socjologowie zawsze mają inne spojrzenie na prawo, bardzo ciekawe często. Doktor Tomasz Żukowski, on jest związany w pewien sposób z obecnym obozem władzy, niedawno stwierdził, teraz cytuję z pamięci, więc może być niedokładnie, że właśnie rozmawiając o Trybunale w jednej w telewizji Republika, powiedział, że niech ten Trybunał uważa, bo nikt nie ma w Polsce, i to jest dosłownie, bardziej przechlapane niż sądy. I on się tutaj powołał na badania, które rzeczywiście ja sprawdziłem. To jest fakt. Zaufanie Polaków do sądów jest na poziomie no, fatalnym i spada. To znaczy w ciągu ostatnich 5 lat spadło mniej więcej o połowę. Dodatkowo jedynie 22% Polaków, i to jest dane CBOS-u, uważa, że sędziowie są we większości spraw niezawiśli. Reszta uważa, że albo jest 50-50 i czasami są, czasami nie są, a duża część uważa, że w ogóle nie są. Ja oczywiście nie chcę, żebyśmy my tutaj podważali niezawisłość sądów, natomiast, bo mam osobiście zupełnie inne zdanie, natomiast niepokoi mnie to jako problem społeczny. Czy pan profesor dostrzega również ten problem słabego zaufania Polaków do wymiaru sprawiedliwości i czy nie sądzi pan profesor, że ten fenomen społeczny, który jakoś tam jest potwierdzony naukowo, może mieć również negatywny wpływ na wynik tego, z czym mamy dzisiaj do czynienia, czyli kryzysu konstytucyjnego wokół Trybunału właśnie. Proszę Państwa, no niestety sąd ma taką rolę do spełnienia, szczególnie sądy cywilne, że zawsze 50% osób wychodzących z sądu przeklina sąd, a 50% go chwali. Więc jeżeli przeprowadzimy to, wie pan, w takim teście socjologicznym, to tak się to będzie rozkładało. Ja myślę, że tu jest bardzo dużo legend. Sprawa na przykład długości trwania postępowania. To jest rzeczywiście choroba polskich sądów. Ale tu zrobiono bardzo dużo i przyspieszono. Zupełnie inaczej ten obraz wygląda w Warszawie. Warszawa pod tym względem ma fatalne wyniki. Ale ja znam, bo pracowałem, prawda, dopiero wczoraj dostałem zwolnienie z Komisji Kodyfikacyjnej, więc wiem, bo przez 6 lat byłem w Komisji Kodyfikacyjnej. I jeżeli chodzi o sprawy karne, to przyspieszono postępowania znacznie.
Warszawie nie tak jest to widoczne, ale właściwie takim standardem na prowincji to jest zakończenie sprawy w kilka miesięcy, prawda? 3-4 miesiące jest po sprawie już. Także to znacznie lepiej funkcjonuje niż funkcjonowało. Ale ja z sądami będzie zawsze to. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że trochę z prawem karnym też, moją dyscypliną, jest tak, że wszyscy znamy świetnie lekarstwo na grypę i wszyscy wiemy, jak leczyć przestępczość, jak walczyć z przestępczością. I tutaj sąd jest stale recenzowany, a tutaj za wolno, tu za mało, tu za dużo. Ale jeżeli byśmy popytali, a jak orzekł w sprawie nam na przykład osoby bliskiej, o to zupełnie mamy wtedy inne oceny, kompletnie. To się bardzo wtedy będzie różniło. Sędziowie nie mają łatwego zadania, ale nie chcę bronić do końca, bo na pewno jest bardzo dużo rzeczy do poprawy w sądownictwie. Boję się, że kierunek, który przyjął, szczególnie w zakresie postępowania karnego, obecny minister, odwrócenia całej reformy, którą żeśmy wprowadzili 1 lipca. Od 1 lipca mamy reformę, prawda, obowiązuje zupełnie inne postępowanie karne niż wcześniej. Obecnie jest już przyjęty przez Radę Ministrów projekt, który to wszystko odwraca, prawda? No, cofniemy się znów o te kilkanaście lat do tyłu. To już zanim Państwu oddam głos za chwilę, jeszcze ostatnie pytanie, które już będzie bardziej nawiązywało do konkretnie naszej kryzysowej rzeczywistości, którą mamy teraz w Polsce. No, mam do Pana profesora jako do współtwórcy również, no nie boję się tego powiedzieć, autorytetu Trybunału Konstytucyjnego, bo wydaje mi się, że jednak ten Trybunał w przeciwieństwie do sądów jednak tym autorytetem się zawsze cieszył i jednak te jego wyroki były, odbijały się szerokim echem i były respektowane w swojej przeważającej masie. Jak pan profesor, powiem wprost, ocenia, czy Trybunał Konstytucyjny dzisiaj, czy możemy powiedzieć, użyć znowu słów profesor Łętowski, że jest w godzinie wielkiej próby? I czy ten Trybunał Konstytucyjny sobie z tą godziną próby radzi? Czy można mieć do tego jakieś zastrzeżenia? I jak pan profesor widzi dalszy rozwój sytuacji? Bo myślę, że to nas wszystkich bardzo interesuje. No, oczywiście bardzo się martwię sytuacją, która jest w Trybunale Konstytucyjnym, prawda? To, co próbuje się robić z Trybunałem Konstytucyjnym. Bo sytuacja w samym Trybunale, to znaczy postawa sędziów, postawa prezesa Trybunału, jest moim zdaniem bardzo budująca wręcz. Bardzo im współczuję, bo to nie jest łatwo w takiej sytuacji pozostawać. Sprawę ma w ręku prezydent. Sprawa może być bardzo szybko rozwiązana, jeżeli przyjmie ślubowanie od trzech sędziów. Ja zupełnie poważnie już od dawna namawiam i prezesa Rzeplińskiego i tych trzech sędziów, żeby wysłali pisemny tekst ślubowania podpisany na adres prezydenta. I ustawa mówi, że mają złożyć ślubowanie wobec prezydenta. Tyle jest powiedziane. Pamiętacie Państwo, jak było pierwsze posiedzenie Sejmu w tej kadencji i był problem obecności pani premier Kopacz, która miała posiedzenie na Majorce, czy chyba tak, prawda, na Majorce, czy na Malcie, prawda, było posiedzenie Unii Europejskiej i ona tam miała brać udział. I co mówili posłowie PiS? Przecież niech złoży pisemne, bo tam, a w ustawie brzmi dokładnie to w ten sposób, że premier wobec Sejmu składa informację, prawda? Czy składa dymisję. No to w takim razie dlaczego ci sędziowie wobec prezydenta nie mogą na piśmie złożyć ślubowania? Moim zdaniem mogą i powinni to już zrobić, wyręczając teraz prezydenta z trudnej sytuacji, prawda? Myślę, że to by było takie właściwe zachowanie. To jest źródło kryzysu dzisiaj w Trybunale. Bardzo dobrze zrobił pan prezes Rzepliński, że po tym umorzeniu postępowania w sprawie uchwał sejmowych dopuścił do orzekania te dwie osoby, które zostały wybrane prawidłowo w grudniu.
prawda? W każdym razie na wakujące miejsca. Natomiast tamte trzy osoby pozostałe w grudniu nie są sędziami, no bo numer 16, 17 i 18 zgodnie z konstytucją się nie mieści. Prawda? Więc to nie są sędziowie. To, że premier Zden przyjął ślubowanie od nich, no to nie ma żadnego znaczenia. Bo to nie prezydent wybiera, nie prezydent powołuje, tylko Sejm. A uchwała Sejmu jest tu niewątpliwie konstytucyjnie wadliwa. Nie wiem, czy Janek i Kuba gdzieś są i czy pytania są gotowe, ale korzystając z tego, że jeszcze się nie pojawiają, to jeszcze ostatnie pytanie pozwolę sobie zadać. To znaczy, podnoszą się głosy i to już się stają, te głosy się coraz silniejsze i coraz poważniejsze osoby je wygłaszają. Ostatnio był to arcybiskup Hozer, a także, co może jest w tym kontekście ważniejsze, wicepremier Gowin, którzy zaczynają mówić, że no mamy taką piękną rocznicę w tym roku, 1050-lecie Chrztu Polski, czas najwyższy zmienić konstytucję. I to gruntownie zmienić konstytucję. Trzeba ją przewartościować. I teraz pytanie jest krótkie tak naprawdę. Czy pan profesor myśli, że to się stanie? Jeśli tak, to jaki pan profesor do takiej ewentualnej zmiany miałby stosunek? Wydaje mi się, że w tym momencie, w jakim się znajdujemy, ruszanie konstytucji jest niezwykle ryzykowne. Proszę pamiętać, że są rozgrzane emocje tutaj. Możemy naprawdę urządzić się na wiele lat bardzo niedobrze. Nie, uważam, że nie należy zmieniać konstytucji obecnie. Ta konstytucja, jak mówiłem, ma szereg wad, bardziej takich legislacyjnych, niż jeżeli chodzi o urządzenie nam państwa. To państwo zupełnie dobrze przez te lata funkcjonowało. Nie mieliśmy kryzysów rządowych. To prawda, to wszystko było, zupełnie się zamykało. Popełnialiśmy wiele błędów oczywiście, ale nie z powodu konstytucji, z powodu naszych słabości, prawda. Ale nie, dzisiaj byłbym zdecydowanie za tym, żeby nie ruszać konstytucji. Nawet z okazji rocznicy Chrztu Polski. Obchodźmy rocznicę Chrztu Polski bardzo uroczyście. Wielkie to jest na pewno święto, ale to nie jest powód, żeby zmieniać konstytucję. Dobrze, to raczej było w formie takiej, no nie wiem, czy złośliwości to jest dobre słowo. Teraz przekazuję głos Kubie Kiersnowskiemu, który pełnił tutaj jak zwykle funkcję sekretarza zaszczytną i będzie teraz zostały, może Kuba wytłumaczy, jak procedowali. Pytań pojawiło się bardzo dużo, więc proszę wybaczyć, że albo nie zadamy wszystkich, albo staramy się je łączyć w jakieś większe grupy, żebyśmy zdążyli jak najwięcej ich zadać. Panie profesorze, już pan powiedział przed chwilą na temat pana pomysłu, znaczy co pan proponuje, czy jakby pan widział, co mogą zrobić ci trzej sędziowie, prawda, niezaprzysiężeni, czy jakby których prezydent nie przyjął ślubowania raczej, co mogliby zrobić, ale jest pytanie szersze o rolę społeczeństwa obecnie, jak pan ją widzi i postrzega i ewentualnie możliwości rozwiązania, sposoby rozwiązania obecnego konfliktu, jakie są dopuszczalne prawnie i jakie by pan, jakby pan widział. Proszę państwa, może jeszcze ten moment nie nastąpił, ale proszę zwrócić uwagę, że prawnik może działać tylko wtedy, dopóki te władze, ta grupa, która chce zniszczyć demokrację, nie obejmie w pełni władzy. Jak obejmie władzę, to prawnik już nie ma żadnej. Nic do gadania. To już nie prawnicy wtedy muszą bronić demokracji, prawda? Także ja twierdzę, że taka sytuacja jeszcze nie jest, bo właśnie Trybunał Konstytucyjny jeszcze funkcjonuje. Ja myślę, że on będzie funkcjonował. Czekajmy na orzeczenie dotyczące ustawy z 22 grudnia o Trybunale Konstytucyjnym. Ja tu jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, proszę państwa. Jest wierutną bzdurą, że powodem kryzysu jest uchwalenie ustawy 25 czerwca. Identyczna ustawa jak ta, która teraz 22 grudnia została przyjęta, ta niby naprawcza Trybunału Konstytucyjnego, była w Sejmie w 2007 roku w sierpniu
nie została uchwalona tylko dlatego, że rozwiązano parlament. Proszę zobaczyć do tamtej ustawy. Też Trybunał miał orzekać w pełnym składzie, 2/3 głosu w kolejności spraw. A w Ministerstwie Sprawiedliwości było już przygotowane 50 wniosków, które miało zamulić Trybunał Konstytucyjny, prawda? No. Tylko rozwiązanie Sejmu wtedy spowodowało, że ta ustawa nie została uchwalona. To jest strategia, a nie odpowiedź na to, co 25 czerwca, oczywiście Platforma wtedy zawaliła straszliwie, prawda? Nie, to co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. Pytanie drugie to właśnie nawiązujące do ustawy z 22 grudnia, to znaczy pytanie jest, czy ta ustawa jest prawnie wiążąca, czy wiąże Trybunał, i bo są, prawda, różne głosy, różni konstytucjonaliści się wypowiadają. To znaczy, jeżeli chodzi o stan prawny, jest taki, obowiązuje w stosunku do tej ustawy domniemanie konstytucyjności, domniemanie, że ona jest zgodna z konstytucją, bo dopiero musi się Trybunał wypowiedzieć. Ale tutaj proszę na jedną rzecz zwrócić uwagę, że w momencie, jak Trybunał będzie orzekał o tej ustawie, to nie jest nią związany. Artykuł 195 mówi Konstytucji, że Trybunał jest związany konstytucją. Sędziowie Trybunału są związani konstytucją. Nie mogą być związani ustawą, o której dopiero orzekają. Czyli jeżeli dzisiaj na przykład, czy w styczniu, prawda, a będą takie sprawy, będzie Trybunał orzekał o innych rzeczach, które są w Trybunale, leży przez wiele spraw i będą takie zapadały orzeczenia, to musi Trybunał stosować się do tej ustawy. Będzie, z tego już wiem, że będą składy 7-osobowe, prawda, powoływane. Bo jest domniemanie konstytucyjności tej ustawy. Ale jak dojdzie do orzekania o niej, to wtedy te przepisy nie obowiązują i orzeczenie w składzie 12-osobowym, bo taki będzie skład, jest w pełni upoważnione, dlatego że dzisiejsza obowiązująca ustawa przyjmuje 9 osób, prawda, jako minimum pełnego składu. Powiedział pan w którymś momencie, że sądy muszą kierować się prawem, a nie racją stanu. A pytanie jest, czy Trybunał również musi się kierować tylko prawem, czy jednak Trybunał jakąś rację stanu również musi uwzględnić? Proszę państwa, Trybunał też, tutaj jest zupełnie bezzasadne to twierdzenie, że Trybunał był rozumiany, czy chciano go rozumieć jako trzecią izbę parlamentu. To jest nieporozumienie. Trybunał nie jest trzecią izbą parlamentu, dlatego że nie stosuje się do kryteriów politycznych. Trybunał nie bada na przykład racjonalności rozwiązania przyjętego przez Sejm. To jest nie przedmiot badania. Jedynym przedmiotem badania jest zgodność z konstytucją czy z aktem prawnym wyższego rzędu, no na przykład też i z umowami międzynarodowymi, prawda, czy wiążącymi Polskę. Ale to jest jedyne kryterium, a nie to, czy rozwiązanie przyjęte przez parlament jest rozwiązaniem racjonalnym, czy nie jest racjonalnym. Myśmy mieli, wiecie państwo, w prawie to tak jest, że często są takie graniczne sytuacje, które bardzo trudno wymierzyć. Ja pamiętam w 90-tych latach, wtedy jak ja orzekałem, mieliśmy sprawę, w której chodziło o kwestie budżetowe. I gdybyśmy tak bardzo literalnie zaczęli stosować prawo, to byśmy wywrócili kompletnie budżet. Kompletnie by się wywróciło budżet. No, myśmy stanęli wtedy na takim stanowisku. Stabilność budżetowa jest też wartością konstytucyjną, prawda? I my nie możemy orzeczeniem doprowadzić do ruiny. Proszę państwa, ciekawy problem był z reformą Balcerowicza. Pierwsza rzecz, właściwie początek mojej działalności w Trybunale. Mieliśmy taką sytuację. Reforma Balcerowicza to jest 12 ustaw, które wpłynęły no, fenomenalnie szybko, prawda, bo w końcu grudnia 1989 roku i one bardzo szybko, trzeba przyznać to Sejmowi Kontraktowemu, zostały przygotowane, uchwalone, Senat je zaklepał i teraz
chyba, jeśli dobrze pamiętam, 10 tych ustaw zostało opublikowanych jeszcze przed 31 grudnia, ale dwie już nie zdążono i były dopiero na początku stycznia. Te dwie zostały zaskarżone, były kluczowe dla reformy Balcerowicza. Zostały zaskarżone z tego tylko względu, że one dotyczyły budżetu na 90 rok, a zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw po 1 stycznia. No i myśmy wtedy powiedzieli, nie, to nie może być powód do wywrócenia całej reformy Balcerowicza. No. I żeśmy przeszli w Trybunale nad tym do porządku dziennego. Ale to była graniczna, prawda, sytuacja wtedy. Jednak dzisiaj nie wiem, czy tak by się orzekało, prawda? Natomiast też Trybunał jest związany prawem, konstytucją, nie racją stanu. Polityk jest związany racją stanu, prawda? Właśnie premier, rząd, prezydent. Jeśli można krótkie pytanie doprecyzowujące, bo rzeczywiście wydaje mi się, że to jest problem i to było często podnoszone ostatnio właśnie w sporze, że Trybunał, na przykład ustawa o Trybunale, wymaga, żeby w momencie, w którym Trybunał rozpatruje sprawy, które mogą mieć, bodajże tam jest taka klauzula generalna, istotne obciążenie dla budżetu czy coś w tym stylu, żeby Trybunał ma obowiązek wysłuchać przedstawiciela bodajże Rady Ministrów czy po prostu Ministerstwa Finansów. I tutaj właśnie wiele osób to podnosi również w kontekście sprawy OFE, którą Trybunał przecież rozstrzygał bodajże w październiku, że właśnie tutaj Trybunał poszedł no nie po myśli konstytucji, a po myśli równowagi budżetowej. Ja od razu, jeśli można, zastrzegam, że ja tak nie uważam, bo wczytałem się w przeciwieństwie do większości mediów w szczegóły tego orzeczenia. Natomiast gdyby pan profesor mógł powiedzieć jeszcze, może lepiej doprecyzować, gdzie jest ta granica między tym, braniem... Wie pan, bardzo trudno mi, ja nie chcę komentować tego orzeczenia dotyczącego OFE, zresztą muszę powiedzieć, że ja go nie do końca znam, prawda? Ja już jestem w tym wieku, że nie w OFE byłem, prawda? Tylko, więc nie, ta sprawa nie zupełnie interesowała i poważnie mówię, że nie wnikałem w te sprawy. Ja nie jestem panu w stanie podać tutaj generalnej jakiejś klauzuli, kiedy można pójść bardziej w kierunku właśnie takiej na przykład równowagi budżetowej. Myślę, że jednak coś w tym jest, że stabilność budżetowa państwa jest wartością konstytucyjną, no bo inaczej to warunkuje przecież funkcjonowanie. Czyli Trybunał jako taka waga wartości, można powiedzieć, nam się tutaj objawia. Wysłuchanie ministra z finansów to ma jeszcze znaczenie inne, dlatego że orzekając w sprawach finansowych, Trybunał może wejście w życie orzeczenia odroczyć nawet o półtora roku. Właśnie ze względów na przykład finansowych. Tak też, jeśli można, jeżeli państwo się nie orientują, tak też było w przypadku kwoty wolnej od podatku właśnie, tak? Bodajże o półtora roku odroczono wejście w życie, żeby budżet mógł się przygotować. Z takich wartości humorystycznych Jarosław Kaczyński, stojąc pod Trybunałem, właśnie wykrzykiwał, że ten Trybunał, który jest za mną, on wam nie pozwoli mieć wyższej kwoty wolnej od podatku, co dla osoby zorientowanej w ogóle w orzecznictwie Trybunału jest jednak swego rodzaju kuriozum. Kubie, oddaję głos dla następnych pytań z publiczności. Następne pytanie jest o Unię Europejską i o reakcję szerokiego środowiska Unii Europejskiej i jakby komentarz pana profesora o to oraz ewentualnie jakie konsekwencje mogą Polsce grozić w ramach podjętych działań przez Unię. Proszę państwa, w 2004 roku żeśmy coś zdecydowali, prawda, żeśmy... czy 2003, że wchodzimy, wolą narodu weszliśmy do Unii Europejskiej. Jeżeli wchodzimy do Unii Europejskiej, to w takim razie przyjmujemy reguły gry, które w Unii Europejskiej obowiązują. A obowiązują właśnie standardy dotyczące demokratycznego państwa prawa. I teraz jeżeli mamy tutaj, zaczynamy mieć wątpliwości my wewnątrz, my wychodzimy na ulicę demonstrując w obronie
demokratycznego państwa prawa, to nie dziwmy się, że Unia Europejska jest zaniepokojona tym, co się dzieje w Polsce. Ja muszę powiedzieć, że ja się cieszę, że taką decyzję Unia podjęła, to znaczy komisarze Unii, dlatego że to jest wzmocnienie nas przecież. To przecież działa na rzecz Polski. Bo proszę Państwa, nie mówmy w ten sposób, to jest absolutnie manipulacja, że to jest przeciwko Polsce, bo zagranica będzie podejmowała. Nie zagranica, proszę Państwa. Unia Europejska nie jest dla nas zagranicą, bo my jesteśmy członkami tej Unii. Nie jest to żadna zagranica. My jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej przecież. I teraz to jest zupełnie zrozumiałe. Przepraszam bardzo, to nie Polska stoi oskarżona. To się tak mówi. No to stoi ta partia, która obecnie sprawuje władzę i ta polityka, która dzisiaj sprawuje władzę. Ona jest oskarżona. Jeszcze korzystając, też dopytam króciutko, czy pana profesora zdaniem to dostosowywanie standardów już tylko prawnych, nie mówmy o innych aspektach, bo przecież integracja europejska to jest szereg aspektów, czy dostosowywanie standardów prawnych i instytucji prawnych w Polsce przez te 10 lat, 11 już lat, 12 prawie członkostwa w Unii, czy według pana profesora to przebiegało sprawnie, zgodnie z takimi oczekiwaniami chociażby środowiska konstytucjonalistów, czy można było temu coś zarzucić? Ja nie jestem konstytucjonalistą w tym znaczeniu właśnie jakimś teoretycznym, bo od strony praktycznej się tym bardziej zajmowałem. Ja muszę powiedzieć, że Polska chyba przez te 12 lat, a także i wcześniej, bo zanim żeśmy zostali przyjęci do Unii, musieliśmy spełnić pewne warunki, prawda, które Unia stawiała. Byliśmy stawiani jako wzór. Przecież ten system ochrony praw człowieka, jaki był w Polsce przyjęty, te zasady właśnie państwa demokratycznego, no funkcjonowały w Polsce do tej pory zupełnie nieźle. No w ciągu kilku tygodni okazało się, że jesteśmy w stanie to wszystko rujnować. No ale ja jestem, muszę powiedzieć, proszę Państwa, naprawdę zadowolony z tego, że nie zbagatelizowano tej sprawy. To jest ważne dla nas. To jest absolutnie ważna decyzja dla nas. Bo tutaj padło pytanie, co prawnicy mogą zrobić. My może już tutaj nie jesteśmy w stanie, ale to może będzie wreszcie otrzeźwienie dla tych, którzy próbują doprowadzić do ruiny nasze państwo. Ostatni krótki komentarz do tej sprawy, bo może Państwo nie są tego świadomi, ale Helsińska Fundacja bodajże no na poziomie międzynarodowym przeprowadziła taką analizę porównawczą, prawnoporównawczą kompetencji Rzecznika Praw Obywatelskich, którym pan profesor również miał zaszczyt być. I wychodzi z tego, że ten Rzecznik Praw Obywatelskich w Polsce ma niesłychanie duże uprawnienia. To dla mnie było szokujące, że tak naprawdę ten rzecznik Polski ma znacznie wyższe uprawnienia niż wielu jego odpowiedników na Zachodzie. Także jest się do kogo jeszcze uciekać, przynajmniej to można. To muszę, proszę Państwa, potwierdzić. Bardzo zazdroszczono mi. Ja byłem nawet przez 4 lata wiceprezydentem takiego organizacji ombudsmanów europejskich. To na pewno polski rzecznik praw obywatelskich ma największe kompetencje z innych. Takim podobne kompetencje ma fiński z Finlandii, ale inni nie. I bardzo bronimy tego. Ja uważam, że niedobrze się dzieje, że tak sobie dzielimy ten, na resortowych robimy rzeczników. Nie, ten rzecznik dotyczący ochrony wszystkich praw ma wtedy bardzo mocną pozycję. I tego należy bronić. To pytanie takie szczegółowe, trochę też rzecznik mógłby się na tym wypowiedzieć, ale też pan profesor jako prawnik. Co pan profesor sądzi o nowej roli sędziów i prokuratorów w ustawie, która się zmieniła w lipcu?
tam dosyć zostały zmienione uprawnienia prokuratora, gdy można było dwa słowa. Ja nie jestem znawcą tej ustaw, także dwa słowa o tych zmianach i co pan profesor sądzi? No, tu w pewnym sensie odpowiadam za te zmiany, bo one zostały przygotowane przez prowadzoną przeze mnie komisję kodyfikacyjną. Proszę państwa, do 1 lipca mieliśmy taką sytuację w postępowaniu karnym, bo tu chodzi o postępowanie karne tylko, że sędzia właściwie brał akta, które dostał z prokuratury i na rozprawie jechał po tych aktach, przesłuchując świadka i patrząc, czy mówi to samo, co powiedział w prokuraturze, czy nie. Prawda? Czyli to była adiustacja pracy prokuratora przez sędziego. I ten oskarżony miał wrażenie, że to właściwie to jest to samo, co było przed prokuraturą. To nie jest właściwa rola sądu. Sąd ma być arbitrem między tym, który stawia zarzut, prokuratorem, a tym, kto się broni przed tym zarzutem. I myśmy mieli taką, przecież to było, dowcipy tu opowiadano o roli prokuratorów na rozprawach sądowych, prawda, że właściwie nie mieli nic do roboty. On wniósł akt oskarżenia, najczęściej to kolega prowadził to dochodzenie, więc on nie miał zielonego pojęcia, co w aktach jest i na końcu wstawał i mówi, popieram akt oskarżenia, prawda, i koniec. To dzisiaj myśmy chcieli, żeby to się skończyło. Prokurator ma przedstawić te dokumenty, które popierają akt oskarżenia. Nie musi ciężarówka podjeżdżać pod sąd z aktami, w których są jakieś świstki, które są zupełnie nieprzydatne do sprawy, a które tylko obciążają sąd, bo musi to wszystko czytać, przeglądać, tylko ma przedłożyć te dokumenty, które wykazują winę oskarżonego i prokurator ma prowadzić przesłuchanie świadka. Adwokat ma przedstawić swoich świadków i ma być proces, a sędzia ma słuchać. Nie idziemy tak daleko, nie poszliśmy, jak to jest w procedurze anglosaskiej, bo ten sędzia jednak ma czuwać nad tym, że jeżeli mamy i zauważy, że na przykład się kompletnie obrońca nie daje rady, prawda, no to ma dopuścić z urzędu jakiś dowód, prawda. Co żeśmy uprościli też? Też zdaje się, to będzie zmienione, że sędzia, do tej pory było tak do 1 lipca, że jak zobaczył, że są braki w dowodach, to cofał sprawę do prokuratury do uzupełnienia śledztwa. Dlaczego sędzia ma cofać, jeżeli uważa, że są braki w dowodach? Jeżeli prokurator wniósł akt oskarżenia, który nie jest w pełni uzasadniony, to sędzia ma wydać wyrok uniewinniający i sprawa załatwiona. To prokurator ma odpowiadać za przebieg tego procesu, a nie sąd, prawda? Nie sąd ma brać tutaj, domagać się uzupełnienia dowodów wskazujących winę, prawda? To w tym kierunku miało iść i oczywiście chodziło o cały szereg rzeczy, to jest olbrzymia ustawa, która również i drugą instancję reformuje, nie będzie takiego cofania spraw z drugiej instancji do pierwszej. No ale niestety z tego, co jest już w rządzie postanowione, to wszystko wracać ma z powrotem do tego, co było przed 1 lipca. Właśnie tutaj pan profesor wspomina, że co zostało zrobione, to zaraz będzie cofnięte. I tutaj wydaje mi się, że tak mi się nasunęły dwa takie krótkie pytania. Po pierwsze, czy nie ma pan profesor poczucia, że wiele problemów, o których my tutaj mówimy, wynika po prostu z jakiejś dramatycznej niepewności prawa w Polsce i z tego, że obywatel czuje się przytłoczony ilością przepisów, a z drugiej strony czuje się zupełnie zagubiony w tym, że ma poczucie, że dziś go będzie sądził sąd na podstawie takiej procedury, a jak przyjdzie za chwilę kolejny rząd, no to mu powie, że ta procedura to jest w ogóle do kitu i trzeba znaleźć jakąś nową. I to jest pierwsze moje pytanie. A drugie, jeszcze takie króciutkie do procesu dotyczące tylko tej reformy, bo pojawiały się również głosy i były to poważne głosy nie tylko opozycji ówczesnej parlamentarnej, ale też między innymi wspominanej profesor Lipowicz, która zgłaszała takie zarzuty, że ta procedura może osłabić możliwości obrony ludzi mniej zamożnych, tak? I dodatkowo jakby no, osłabi prokuraturę, która, nie oszukujmy się,
no, nie jest najlepiej może działającą instytucją publiczną w naszym kraju. Proszę, od drugiej sprawy zacznę. Proszę Państwa, myśmy nie chcieli dostosowywać prawa do słabej prokuratury. Chcieliśmy, żeby słaba prokuratura dostosowała się do potrzeb prawa. Prawda? Bo to jest chyba właściwe działanie. Co do ochrony ubogich, to chciałbym powiedzieć, że bardzo została rozbudowana w tych przepisach obrona z urzędu. Obrona z urzędu, której może każdy się domagać bez względu na sytuację finansową, a rozliczymy się później. Jeżeli byłeś winien, to będziesz płacił. Jeżeli nie byłeś winien, to państwo brało na siebie ryzyko, że cię oskarżyło, prawda? Ale ten obrońca będzie właściwie wynagrodzony. Pierwsza sprawa, przepraszam bardzo. Pewności prawa. No proszę Państwa, to jest na pewno nasza choroba. Inflacja przepisów jest nieprawdopodobna. W 1989 roku, ale weźmy 90 rok, bo to był pełny rok funkcjonowania już nowego państwa. Jeśli dobrze pamiętam, mieliśmy 1500 chyba było stron dziennika ustaw, rocznika. W 2007 roku tych stron było 22 tysiące. Tu można powiedzieć, że to jest kwestia wejścia do Unii Europejskiej też, konieczność, ale to nie usprawiedliwia. Proszę Państwa, fatalnie, z ilością przepisów jest rzeczywiście fatalnie. Dzisiaj trudno to ocenić, bo nie mamy w ogóle papierowego dziennika ustaw, tylko jest wszystko elektronicznie, więc tutaj tych tomów już nie wiem ile jest, ile stron. Ale to jest inflacja straszna. Dzięki temu, że mamy ten elektroniczny, to pewna pani minister może niektóre ustawy publikować minutę po uchwaleniu, a inne przetrzymywać, prawda? To jest... Ostatnie pytanie chciałem zadać z tej naszej puli. To może trochę pytanie podobne do pierwszego, które zaczynałem zadawać i tu pan profesor powiedział, że jest prawnikiem i w pewnym momencie rola prawnika się kończy, więc bardziej może jak do obywatela i autorytetu. Co obywatele w obecnej sytuacji mogą zrobić poza demonstrowaniem? Jakie mają możliwości, jakie wyjścia, żeby działać, tak? Bo demonstrowanie to jedno, ale... To wszystko, co robimy teraz też, takie spotkania. Mówmy o tej konstytucji. Mówmy o tym, że to jest dla nas ważne po prostu, żeby ta konstytucja w takich ramach, jakich jest, nadal obowiązywała. No i nie zgadzajmy się na to manipulowanie nami, bo jest tyle nieprawdy tutaj mówionej. Ale ja myślę, że bądźmy dobrej myśli, damy sobie radę.